Zapraszam dzisiaj serdecznie na pyszne ciasto miodowe, które składa się z następujących składników. Więc tak, 4 szklanki mąki potrzebne na ciasto, 3 jajka, 2 łyżki miodu, najlepiej jak to będzie miód prawdziwy, pół kostki masła, 1 łyżeczka sody, 1 szklanka cukru oraz cukier waniliowy. Do miski przysypujemy mąkę, dodajemy cukry, sodę i pokrojone w kostkę zimne masło, które będziemy siekać. Wbijamy jajka. Dodajemy 2 łyżki miodu. W całości dodajemy 2 łyżki pełne miodu. I teraz będziemy mieszać całość i zagniatać na gładkie ciasto. Wyrobione ciasto wkładamy teraz na folię, owijamy i wstawiamy do lodówki. My w tym czasie będziemy przygotowywać krem. Najlepiej jakby tak 15-20 minut poleżało w lodówce. Wlewamy 750 ml mleka. Doprowadzamy do zagotowania. Odmierzamy 180 g cukru. Dodajemy cukier waniliowy. Do gotującego mleka dodajemy 8 łyżek kaszy manny. Dodajemy cukier z cukrem wanilinowym i będziemy cały czas mieszając gotować około 4 minut. Formę do pieczenia ustawiamy do góry dnem. Wkładziemy 3 arkusze papieru do pieczenia i będziemy zaginać. Wtedy będzie łatwiej odmierzyć i włożyć do środka. I później przy następnym będziemy w ogóle piec 3 razy. I wtedy będzie łatwiej rozwałkować klatki następne, kiedy pierwszy będzie się piekł. Ciasto zostało podzielone na 3 części. Jedną część wałkujemy. Nasza forma ma wielkość 26 na 33 cm. Będziemy tak wałkować 3 placki.
Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni i będziemy każdy placek piec od 10 do 15 minut, w zależności to też od piekarnika. Dzięki temu, że wcześniej pozaginaliśmy papier, znamy już wymiary formy i będzie nam to błyskawicznie szło, żeby jak najszybciej ciasto upiec. Stawiamy ciasto, tak jak powiedziałam wcześniej, na 10-12 minut. U nas ciasto się piekło 13 minut. Musi się po prostu zrumienić. I nakładamy następny placek. Teraz przygotowujemy krem. Czyli tak, ostudzoną mannę będziemy dodawać do zmiksowanego na puszystą masę masła. Teraz, kiedy ciasto ostygło, kładziemy na pierwszą warstwę połowę kremu. Na posmarowanym kremem cieście układamy drugą warstwę. Niektórzy właśnie te smarują powidłami czy dżemem, ale my zdecydowanie wolimy taką wersję. Na polewę przygotowujemy tak, 3 łyżki ciemnego kakao. My mamy, w naszym przypadku jest to czarne kakao, ale może być równie dobrze ciemne. Takie to z wiatraczkiem jest też fajne. Jedna, druga szklanki cukru, 3 łyżki wody, pół kostki masła. Zagotowujemy wodę z cukrem. Dodajemy 3 łyżki kakao. Mieszamy, dodajemy masło. Czekamy, aż się rozpuści. Jak masa zgęstnieje, polewamy ciasto. Polewamy masą ciasto. Orzechy włoskie teraz będziemy siekać, tak troszeczkę grubiej. Połowę ciasta posypujemy grubo posiekanymi orzechami. U nas właśnie część osób lubi z orzechami na wierzchu, a część nie, dlatego będziemy połowę ciasta mieli posypanego orzechami. Zapraszam serdecznie, jest to naprawdę fajny przepis. Tak prezentuje się nasze ciasto. Jest naprawdę bardzo smaczne, pyszne. Zachęcam do subskrybowania, do łapek w górę i w ogóle do zrobienia tego ciasta na święta.